no to ile trzeba się nabiegać, żeby pozyskać 10 nieruchomości w tygodniu. Zaraz Wam o tym powiem, tylko trochę podsapnę. Hey. No dobrze, jestem z powrotem z mikrofonem, żebyście mnie lepiej słyszeli. Wracając do meritum, jak pozyskać 10 nieruchomości w tydzień? No, powiem Wam taką historię. Może nie jestem jakimś przekotem. Nie ma większego kota, kota. Wysiadam z samolota. Chociaż działam w branży od 2003 roku i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby się rozwijać, to w zeszłym tygodniu dostałem 3 oferty do obsługi, oczywiście z polecenia. I uwierzcie mi, że miałem problem, żeby w zwyczajowym, zakładanym czasie obrobić wszystkie materiały. Oprócz tego na bieżąco obsługiwać nieruchomości, które już mam w obsłudze i nie zaburzyć równowagi, którą mam zaplanowaną. A powiedzcie mi w ogóle, skąd ten pomysł na to, żeby pozyskiwać jak największą ilość nieruchomości, czasami są 10 tygodniowo, niektórzy 15, bo tu gdzieś u samych podstaw leży błąd. Ile nieruchomości planujesz sprzedać tygodniowo? Ile nieruchomości planujesz sprzedać miesięcznie? Jeżeli zakładasz przyjęcie 10 nieruchomości tygodniowo, to albo zakładasz prędzej czy później sprzedawać na poziomie 10 nieruchomości tygodniowo, albo po prostu jesteś nie do końca uczciwa wobec klienta, którego właśnie masz zamiar obsłużyć. Bo jeżeli nie masz zamiaru sprzedać wszystkich przyjętych nieruchomości, to znaczy, że jesteś do niczego. Ja naprawdę się uczę. Cały czas się uczę. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. A i tak ciężko mi wyobrazić sobie sytuację, w której pozyskuję 10 nieruchomości tygodniowo, czyli około 40 nieruchomości miesięcznie pozyskuję, obrabiam i jednocześnie prowadzę obsługę tych, które pozyskałem do tej pory. Nie miałbym odwagi, żeby działać w taki sposób. Przeanalizuj swoje dotychczasowe dokonania albo poczytaj na temat dokonań agentów, którzy działają w branży od dawna. No, bo tutaj możemy znowu roztrząsać ilość z jakością. Ja mam wrażenie, że niektórzy rzeczywiście pracują trochę w taki sposób na zasadzie tego przysłowia, gdzie się ślepej kurze ziarno trafia, że jak nawalą tych nieruchomości, mają w ofercie 30, 40, nieważne czy aktualne, czy nieaktualne, to się ślepej kurze ziarno trafi i ktoś akurat kupi Twoją nieruchomość. Natomiast no, myślę, że ludzie w dzisiejszych czasach nie są głupi i mają świadomość tego, że jak masz tyle nieruchomości, to nie będziesz w stanie przyłożyć się do obsługi tej ich konkretnej nieruchomości, tej, na którym im zależy. Ja może nie zakładałem tego kiedyś, jak rozpoczynałem działanie, natomiast życie i lata to zweryfikowały. Powiem Wam, że średnio w bieżącej obsłudze mam między 5 a 7 nieruchomości. Średnia sprzedaż na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 15-20 lat, jak działam, to jest około 2 nieruchomości miesięcznie. Jeżeli sprzedaję 2 nieruchomości miesięcznie, to żeby utrzymać swoją półkę z produktami na stałym poziomie, to automatycznie, podświadomie 2 nieruchomości miesięcznie muszę pozyskać. Więc widzicie, ile pracy jest do wykonania w związku z tym, żeby pozyskać nieruchomość na dobrej umowie. Naprawdę nie róbcie tego, nie przyjmujcie nieruchomości za 0%. Czy umowy otwarte mają jakiś sens, to też musicie sobie sami odpowiedzieć. No bo oczywiście rynek jest pełen różnych produktów, są produkty premium i są produkty niskiej jakości, więc to od Ciebie zależy,
w której z tych półek będziesz chciał się usytuować. No, nie wszyscy muszą jeździć Mercedesami. Kiedyś można było kupić malucha, a to wtedy też był, że tak powiem, szczyt technologii. No, czasy się zmieniają. Niektórzy, mam wrażenie, że zostali na poziomie właśnie tego Fiata 126P, ale w obecnych czasach się tak nie da. Naprawdę są wymagania klientów coraz większe. No okej, a niektórzy spytają, a skąd tu pieniądze, jak dwie nieruchomości miesięcznie tylko sprzedawać? No to powiem tak, ja gwarantuję Ci, że jedną transakcją, dobrą umową, właściwie pozyskaniem jednej nieruchomości we właściwy sposób zarobisz więcej niż pozyskaniem 10 nieruchomości w niewłaściwy sposób, bo prawdopodobnie pozyskując 10 nieruchomości w tygodniu nie zarobisz na żadnej z nich ani złotówki. Po prostu pewnie dlatego, że klient sam sprzedaje te nieruchomości, że sprzedają to inne biura, bo umowa była otwarta, sprzeda to ktoś inny albo w ogóle o tym zapomnisz w toku i w nawale kolejnego biegania za kolejnymi nieruchomościami. A jeżeli przyszedłeś do nieruchomości, do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dla zarabiania milionów, to już trochę mówiliśmy o tym w poprzednim filmie, no to też źle trafiłeś. No, powiedzmy, że przeciętna cena nieruchomości w ostatnim czasie w Toruniu to jest około 400 tysięcy. Powiedzmy, że masz średnią prowizję na poziomie 2%. Czyli nawet obsługując klienta tylko sprzedającego, nie biorąc prowizji od kupującego, to masz 8 tysięcy przychodu z jednej nieruchomości, jak sprzedajesz dwie, masz 16, a jeżeli dasz wartość klientom kupującym i zechcą podpisać Tobie również umowę na pośrednictwo przykupnie, to możesz mieć dwa razy tyle, no, czyli docelowo około 30 tysięcy miesięcznie, sprzedając średnio dwie nieruchomości, tylko że jak pozyskujesz taką nieruchomość, to musisz być pewien tego, że ją sprzedasz, bo inaczej nie ma to sensu. A żeby być pewien, że ją sprzedasz, to musisz być pewien swoich wartości, musisz mieć umiejętności i musisz mieć dobrze przygotowaną umowę. To jest naprawdę bardzo ważne. Także zastanów się, w którym miejscu chcesz być, jak chcesz działać, czy chcesz biegać, czy może wolisz chodzić spokojnie i się rozglądać, albo może wolisz, żeby to inni do Ciebie przychodzili i odwiedzali Cię i prosili Cię o to, żebyś zajął się ich nieruchomościami. Także jeżeli przestawisz się z ilości w jakość, to ja Ci gwarantuję, że wyjdziesz na tym dużo lepiej. Do zobaczenia w następnym filmie. Aha, no i pamiętajcie, jeżeli są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszył w kolejnych materiałach, to możecie o tym pisać w komentarzach albo wysyłać wiadomości na którymś z portali społecznościowych. Do zobaczenia, cześć! Hey, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me, that's a deal, right?